Witamy w studiu Dashbur. Witamy następnego gościa. Witam cię serdecznie, Stanisław. Stanisław jest wabiarzem. Tak jest, wabiarzem. Co to znaczy być wabiarzem? Być wabiarzem to znaczy wabić zwierzynę za pomocą różnych wabików. Generalnie trzeba rzecz biorąc ująć, dlaczego tą zwierzynę wabimy, w jakim celu. A przepraszam, a jaką zwierzynę wabimy? Każdą? Każdą. Możemy wabić także zwierzynę, która nie jest zwierzyną łowną. Na przykład myszołowa. W jakim celu? W celu fotografii, czy po prostu podglądania tej zwierzyny, bo nie zawsze zwierzynę, którą zwabimy, musimy pozyskać. A najbardziej popularne wabienie to? Dzik. Generalnie dla klubu wabiarzy drapieżników, w jakim jestem członkiem, to wabienie drapieżników jest najważniejsze. Lisy, kuny, jenoty, borsuki. Ale generalnie myśliwi, bo jesteś też myśliwym, tak? Ja jestem myśliwym. Mają możliwość wabienia również dzików, jak wiemy, jeleni, tak? Tak, saren. Saren? Rogaczy. I po co w ogóle wabimy? Po co wabimy? Wabimy po to, żeby zwabić zwierzynę na strzał. Jeszcze jest jedna kwestia wabienia. Wabienie zwierzyny jest bardzo, jak gdyby to powiedzieć, nie ingeruje w inne zwierzęta, gatunki, inne gatunki, które wabimy. Wabiąc na przykład lisy, nie straszymy saren, nie straszymy jeleni, tylko wabimy po prostu jeden gatunek, nie przeszkadzając innym gatunkom w danym łowisku, w którym się znajdujemy. Czyli nie ingerujemy stresem, tak. Tylko zainteresowany gatunek nas. Tak, to jest dużo lepsze od polowania zbiorowego. Dobrze. Powiedz mi, Stanisław, czym się możesz pochwalić? Jakie osiągnięcia masz na tą chwilę? W tym roku zdobyłem Mistrzostwo Polski w wabieniu drapieżników. Czy każdy myśliwy powinien umieć, potrafić wabić? Powinien mieć tą umiejętność? Moim zdaniem każdy powinien tego spróbować. Bo nie każdy jest stworzony do wszystkiego. Ale jeżeli się mu to spodoba, załapie tego bakcyla, będzie mu to wychodziło, będzie z pewnością bardziej zadowolony z polowania z wabikiem niż na przykład z polowania z podchodu czy z zasiadki. Daje to o wiele większą satysfakcję przechytrzenia tego zwierza. Jak widzimy, możliwość, umiejętność wabienia też pozwala nam, o czym nie powiedzieliśmy wcześniej, odpowiednio wyselekcjonować zwierzynę, tak? Tak. Ponieważ mamy możliwość spokojnie poobserwować, zaobserwować, wyselekcjonować i pozyskać zwierzynę, o którą nam chodzi. Tak. Co byś polecił ewentualnie świeżym adeptom łowiectwa? Na początek pisk myszy. To jest wabik, od którego powinniśmy zacząć. On nie jest trudny do wabienia, a pierwszą, najważniejszą zwierzyną, na jaką poluje, jest mysz. To jest taki prosty wabik na pisk myszy. Możesz także. Generalnie zaczynając wabienie, zaczynamy od pisku myszy. Potem następne jest kniazienie zająca. Kniazienie zająca trzeba zakończyć cichym zdławieniem, żeby drapieżnik, którego wabimy, wiedział, że lis udusił tego zająca, że on jest już i można lecieć na gotowe obiad, pożywienie. Na gotowy obiad. Gotowy obiad, bo jeżeli nie zakończymy z tym zławieniem, lis sobie pomyśli, o, nie udało się, uciekł z życiem ten zając. Możemy wabić także lisy na przykład w okresie godowym na szczek lisa. Czyli w okresie godowym huczki, w czasie huczki. Nie, huczka to jest okres godowy. Tak jest, tak jest. Czyli jak się nazywa? Cieczka. Tak jest. Cieczka. Na okresie cieczki wabimy na szczek lisa, na skolenie liszki, ale efekty są różne, ponieważ lisy są tak zainteresowane partnerkami, że nie reagują w tym okresie na kniazienie czy na pisk myszy. Dobrze, a co to jest jakieś ciekawe bardzo urządzenie? Co to jest takiego? To jest wabik na dziki. I właśnie, powiem ci szczerze, Stanisław, że zawsze byłem bardzo mocno zainteresowany wabieniem dzików. I to chyba tak naprawdę dla mnie jest największe wyzwanie, bo ten pisk myszy, to tamto, możemy dzisiaj kupić gotowce, gdzie tak naprawdę sobie wciskamy, mamy ten efekt, tak? Natomiast no, samo wabienie dzików, no bardzo interesujące. A jest trudną sztuką wabienia, ale dzików jest coraz więcej.
niszczą rolnikom uprawy. I jak dzik wejdzie w taką uprawę, to ciężko go z tej uprawy wyciągnąć, bo on ma tam żer, ma tam schronienie. A jeżeli on usłyszy drugiego dzika, to się tym interesuje. Ale to jest bardziej odgłos tej mamy lochy, tak? Tak, to jest tam... odgłos lochy. Ogólnie to jest odgłos żerujących dzików, zadowolonych dzików. Dzik jest zadowolony, to sobie chrumka, jak sobie je tą kukurydzę. Czyli te rechtanie takie, tak? Tak, tak. W ten sposób możemy dzika z tej uprawy wyciągnąć na otwarty teren, rozpoznać jaki to jest dzik i oddać do niego strzał. Jak widzicie, sposób, umiejętność odpowiedniego wabienia konkretnego gatunku zwierząt nie tylko nam pomaga w pozyskaniu tego zwierzęcia, jak również w wyselekcjonowaniu, tak? Nie ma mowy o pomyłkach, mamy czas, żeby zastanowić się nad oddaniem strzału, odpowiednio ocenić sztukę i tyle, tak? Tak. Czy jakaś jeszcze rada na koniec? No, polecam kupić wabiki i próbować wabić, byle nie za dużo. Na porady zapraszamy do klubu wabiarzy drapieżników. Pomożemy bardzo chętnie, poradzimy, opowiemy kiedy i jak można wabić konkretną zwierzynę. Stanisław, mam jeszcze jedno pytanie, bo znamy, ty znasz, mamy dużo kolegów myśliwych i niejednokrotnie w kołach łowieckich nasi koledzy mają wątpliwości w kontekście samego wabienia. Czyli tak naprawdę mają małe umiejętności, chcieliby je podnieść, czy ewentualnie, jeżeli koło łowieckie, zarząd koło łowieckiego zgodziłby się, miałby taki pomysł, żeby was zaprosić w celach instruktażowych, jakichś szkoleniowych, czy dla was jest to jakiś problem? Nie ma żadnego problemu, jak najbardziej prowadzimy szkolenia z zakresu wabienia, propagujemy szlachetną sztukę wabienia, zapraszamy koła, zarządy okręgowe, przeprowadzimy profesjonalnie szkolenie wraz z szkoleniem praktycznym w łowisku. Czyli jak widzicie, wszystkich zainteresowanych naprawdę nie ma problemu. Potrzeba tylko odrobiny chęci, tak? Trzeba odrobinę chęci. Kontaktu z profesjonalistami, którzy nam fajnie to przekażą, całą swoją wiedzę, umiejętność. Stanisław, serdecznie ci dziękuję. Ja również. Dasz bór.